Panie marszałku, Wysoka Izba, panie ministrze. Ja tak naprawdę kilka wyjaśnień. Cieszę się, że nikt nie zakwestionował tego, kto ponosi odpowiedzialność i to przyczynił się do a. przystąpienia do paktu klimatyczno-energetycznego, który rząd i kiedy, i b. zgody premiera Morawieckiego na przystąpienie do Fit for 55, bo to są też konsekwencje z tego wynikające. I najpierw parę wyjaśnień i danych. Średnia inflacja w Europie dzisiaj to 4,1%. Inflacja w Polsce 7,7% i Polska obok Węgier zalicza się do tych krajów, w których ta inflacja jest najwyższa. Więc jeżeli mówię o średniej, to wiadomo, że są kraje, które jest znacząco niższa. Warto o tym pamiętać. Więc absolutnie nie ma się czym chwalić. Wysoki rządzie, większość, czy mniejszość senacka wspierająca rząd, żeby to wiedziała, bo rzeczywiście w tym wymiarze to jest porażka. To po pierwsze. Po drugie, fotowoltaika 2015, fotowoltaika dzisiaj. Każdy, który ma odrobinę wiedzy, to wie, że sprawność urządzeń w 2015 fotowoltaicznych wynosiła 6% i one były po prostu nieopłacalne do inwestowania. Dzisiaj przekracza 20% i gdybyście nie przyjęli tej ustawy zażynającej, mówię wy jako większość wspierająca rząd, zażynającej fotowoltaikę, to ona dalej by się doskonale rozwijała. Ale po tej ustawie to jest koniec rozwoju fotowoltaiki i każdy, kto odrobinę ma wiedzy w tej sprawie, również to potwierdzi. To jest zarżnięcie, panie senatorze. Pan to wie, ja to wiem, po co o tym dyskutować. Absolutnie odcięcie fotowoltaiki, zwłaszcza w tej prosumenckiej, od możliwości rozwoju. To po drugie. Po trzecie, węgiel rzeczywiście jest czerpalny. To jest surowiec, którego wydobycie się kończy i w Polsce jest kompletnie nieopłacalne, bo górnictwo węgla kamiennego przynosi gigantyczne straty. Taniej byłoby je po prostu zamknąć z dnia na dzień, niż udawać, że je wydobywamy. 4 miliardy w tym roku to będzie straty? Tyle mniej więcej górnictwa węgla kamiennego, więc żebyśmy się też liczbami posługiwali. Ratuje węgiel z Rosji, no miliardy. No, historyczne rekordy bijecie w eksporcie, w imporcie węgla z Rosji. Nie chcę o tym też zresztą więcej mówić. Co do zagrożeń i tego 20 stopnia zasilania. Co było 6 grudnia tego roku? Co było 6 grudnia? Szwedzi musieli elektrownie swoje specjalnie uruchamiać i inne kraje sąsiednie, żeby zaopatrzyć nas w energię elektryczną. To nie było kiedyś, to było 6 grudnia, teraz. To było parę dni temu. Więc jak pan chce coś tutaj mówić, to niech pan się odnosi do tu i teraz, bo tu i teraz jest katastrofa. Tu i teraz jest katastrofa, a nie kiedyś. I już ostatnia rzecz odnosząca się do samej ustawy. 4,7 miliarda pomocy w tej ustawie zapisaliście. Każdy, kto zna projekt budżetu na ten rok, to wie, że po stronie przychodach, budżet na ten rok, to po stronie przychodów na etapie przyjmowania budżetów w części pod tytułem dochody z uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, przypomnę, bo niektórzy nie chcą o tym pamiętać, one w całości trafiają do budżetu państwa polskiego. One były zaprojektowane na poziomie 10 miliardów złotych. Ile to w tym roku będzie? 23 miliardy. A jaką mamy pomoc zapisaną w tej ustawie? 4,7. Więc ja tak naprawdę, panie senatorze, jak pan by tak naprawdę chciał pomóc, to powiem tak, to te 14 miliardów, to jest to minimum, które należało przenieść do pomocy i wsparcia. Jak nie w akcyzie, to w VAT-cie. Jak nie w ten sposób, to poprzez formę dodatku. My nawet kiedyś takiej ustawie, którą forsowałem tutaj, państwo głosowaliście przeciw akurat z PiS-u, ale ona trafiła do Sejmu. Ustawie, która dotyczyła wsparcia w obszarze dotyczącym ubóstwa energetycznego, proponowaliśmy tak zwany dodatek ekologiczny do dodatku mieszkaniowego. Wystarczy to przypisać. Znaczy nie trzeba w rządzie, halo, rządzie, nie musicie wymyśleć. Wystarczy to przypisać tylko z tej ustawy do i 14 miliardów moglibyście prawdziwie Polakom pomóc w tej części pod tytułem wsparcie, ale tego nie robicie, nie robicie. Więcej, przeczytam wam zapisy z ustawy tej, którą tak ochoczo chcecie wszyscy wspierać. Ja powiem tak, każda pomoc warta i pewnie też na końcu będę głosował za, ale
w artykule 16 w ustępie 3 jest taki zapis, który mówi, gdy w przypadku, gdy wykorzystanie środków w pierwszym półroczu roku budżetowego wyniesie... Panie senatorze. Ja wcześniej mówiłem 7 minut, mam 3, więc dopełnię te 3 tylko czytając, żeby wszyscy mieli świadomość, jakiego bubla będziecie wspierać. Wykorzystanie środków w pierwszym półroczu roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% środków, o których mowa i tak dalej. I potem jest taki odnośnik, że jeżeli te 65% zostanie wykorzystane, to niżej jest taki zapis, jeżeli poziom wskaźnika procentowego, o którym mowa w ustępie 3 ulegnie obniżeniu, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi w drodze obwieszczenia w dzienniku urzędowym wysokość dodatków osobowych. Co to oznacza? To oznacza, że nawet te 4,7 miliarda nie musi trafić do Polaków. 14 miliardów to jest minimum, które powinno być zapisane i są różne sposoby i mechanizmy, żeby Polakom pomóc. Nie chcecie tego zrobić. To jest kolejny pic. To jest kolejny dowód na wasz pic. Dziękuję bardzo, panie senatorze.